Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, krótkie ogłoszenie. Od 4 listopada 2024 rozpoczniemy ligę online, która potrwa do świąt około 6 tygodni. Szczegóły już niebawem. Będzie to liga z nagrodami przy współpracy z szachowo.pl. Również wśród nagród będą moje kursy do wygrania. Zapraszam serdecznie do śledzenia kanału socjali. No i cóż, speedrun 6.0 Zaczynamy. Gramy na 10 minut. No, i w trakcie omawiam posunięcia E4. Niech będzie posunięcie najbardziej popularne w szachach, kolorem białym. No, i jedziemy. Cóż, odpowie przeciwnik. Zaraz zobaczymy. Jeszcze się zastanawia. No, decyzja niespodziewana. Lecimy dalej i E4 po raz kolejny mamy obronę sycylijską. Skoczek na F3, zobaczymy, jaki wariant przeciwnik wybierze. D6, czyli prawdopodobnie będzie dążył do wariantu Najdorfa. No, więc spróbujemy sobie w ten sposób, a może trochę inaczej. Może Hetman D4? Niewiele osób pewnie wie. Znaczy, mam nadzieję, że dużo osób wie, że taki ruch istnieje, on jest bardzo ciekawy. Tutaj wiążemy od razu skoczka, żeby Hetmana przytrzymać w centrum. Czekamy na ruch E5, co będzie dobre białymi, bo pole D5 będzie potem słabe. Hetman sobie wróci na przykład na D2, na D1, na D3, bez znaczenia chyba jakiegoś ogromnego. No i w tej sytuacji po prostu będzie silne centrum, ale to też jest normalne czarnymi. Oczywiście, jak czarne nie wiedzą, jak za bardzo zareagować, no to białe będą miały świetną grę. No, i dobrze, tutaj jest związanie, cały czas czekamy, wyprowadzamy sobie skoczka kolejnego, to jest bardzo prosty rozwój. Jeżeli goniec d7, to wtedy trzeba będzie skoczka zbić. Plan jest taki, żeby zagrać gońcem na g5 i zrobić długą roszadę, stawić potem drugą wieżę i atakować centrum. E, nic prostszego. Dobrze, jest goniec d7, więc bicie jest obowiązkowe, żeby Hetman sobie dalej. Królował w centrum, no i goniec G5. No właśnie, no i w takich sytuacjach czasami ciężko zagrać ruch E6, ale to jest dobre posunięcie. Tu się nic po E6 nie dzieje złego czarnymi, i taki ruch trzeba zagrać. A następnie goniec E7. W każdym razie, czarne mają parę gońców, białe robią długą roszadę. Dokładnie to się tak dzieje. No i wszystko gra w tej sytuacji też białymi. Dobrze jest odejść królem na B1. Żeby nie było czasami takich niespodzianek jak skoczek E4 i to jakieś bicie z szachem, ale to jeszcze nie jest teraz myślę konieczne. Dobrze, jest goniec na E7 przeciwnik bardzo dobrze gra. Tutaj wprowadzimy sobie. Poczekajcie, jak zagram tu. Ty mi zbijesz. A, to ja zbiję tutaj. Więc jeszcze mogę wprowadzić sobie drugą wieżę do gry. Mogę też Hetmana cofnąć na D2. I to też będzie dobry układ, bo tu będę pilnował gońca. Jest roszada e, i teraz tak, y, Król b1, ten ruch mi się podoba bardzo i go sobie zagram. Schodzę z tej linii, bo zwykle jest tak, że wieża sobie z c8 fajnie tutaj pyka, e, ale też e, ważne jest to, żeby tu nie było czasem bicia z szachem, jeżeli jakieś poświęcenie nastąpi. Jeżeli nastąpi bicie, to jest skoczek e4. No i tutaj bronimy gońca, jeżeli będzie bicie, to bicie tym. A jeżeli tutaj, przepraszam, jeszcze raz tutaj, tutaj i tutaj. No to bijemy sobie tam i zyskujemy materiał. Więc bicie E4 nie działa po prostu. Może nastąpić ruch H6 w sumie. Po H6 nie chcemy bić, bo goniec odbije. I nawet jak weźmiemy pionka i to się wszystko do końca wymieni. No to tutaj tracimy na C3. Tego nie chcemy. Tego bardzo nie chcemy. E, tak nie można, bo białymi będziemy stać bardzo źle. Ale zastanawiające jest to, że przeciwnik gra naprawdę dobrze. E, myśli sobie długo i gra dobrze. Nie popełnia żadnych błędów. H6 według mnie jest dobre u niego. Hetman zagrał na C7. No dobra. Wracam Hetmanem na D2, żeby nie było tutaj niespodzianek. Przy okazji, pilnuję gońca. E, czasami taki ruch H6 już też nie jest wystarczający, bo można pomyśleć o poświęceniu. To też są ciekawe rzeczy. Wieża D8. Dobra. Um, no dobra. On tutaj się ładnie przestawia. Myślę, że zagramy sobie H4 z próbą jakiegoś tam ataku. Wzmocnienie gońca. Zawsze to jest OK. No i cóż. Muszę stwierdzić, że czarne pograły pozycję dobrze. Zobaczcie. Jest prowokacja. Jest H6. Bicie, bicie. Bicie. Albo G4. Nie bicie. Skoczek tu. Jest prowokacja do bicia na H6. A może zagrać tutaj sprowokować do E5? Sprowokujemy, bo zawsze na H6 zdążę wybić. Chyba że on zagra tu. Ale moim planem może być też G4. Otworzenie pozycji. A tutaj sobie będziemy zerkać na D6. Zobaczymy, jak przeciwnik na to zareaguje. Mogę też y, grać normalnie, czyli wprowadzić skoczkę na d4, zagrać f3, zagrać g4. No i cieszyć się chyba z tej pozycji. Ale muszę stwierdzić, że przeciwnik gra niezwykle dobrze. Taki ruch jeszcze e5 będzie groziło. No nieźle. Tak, tak, to tak. No, jeszcze mogę tak zagrać. Jeszcze mogę tak zagrać, bo E5 nie działa. Bo zbiję po prostu tu. Jak on mi zbije tu, to ja zbijam tam z szachem. Więc skoczek D4 zajmuje lepszą placówkę. Jeżeli on nie odejdzie gońcem, to wtedy F3 przydzwonię i wzmocnię centrum i będę groził G4. Natomiast, jak go niec odejdzie, co raczej bym zakładał, chociaż tutaj mam też fajny ruch skoczek na B5 D5, a podstawił, podstawił, słuchajcie, jejku, takie wrażenie dobre sprawiał gościu, że naprawdę sądziłem, że tu świetnie, a podstawił po prostu Hetmana. Świetnie grał debiut. No, sami widzieliście, co się dzieje, nie? Kolejna partia: E4, E5. I skoczek na f3 i d4, szkocka. Gambit szkocki, raczej będę chciał zagrać. Zobaczymy też, jaka będzie reakcja, czy skoczek f6. No, jest skoczek f6. Gram sobie tu e5. d5 to jest bardzo dobra reakcja ze strony przeciwnika. Trzeba związać skoczka koniecznie. E, no i tutaj, bodajże, trzeba to zbić. Jeszcze się tak zastanawiam, czy to na pewno działa. Um. Teorii za bardzo tu nie pamiętam. No tak, trzeba zbić, bo goniec G4 groziło. Goniec D7. Jak będzie bicie, no tak. Yy... No tak, tutaj trzeba na C6 odbić. Trzeba gońcem zbić, żeby trzymać skoczka w centrum. I ja jestem zwolennikiem zrobienia Roszady. Oczywiście ruch C5 może nastąpić. Będę musiał po prostu wtedy wrócić. O. A jednak yy, goniec zagrał sobie tutaj. No to goniec na E3, tak myślę. Tu już jest groźba bicia. A nie, nie ma groźby bicia. F3 też nie mogę, bo on zagra tu. No właśnie. Um. Próbujemy zagrać krucha 1 z pułapką. Z pułapką F3, jak skoczek odejdzie, to jest strzałka tutaj i zdobywam pionka. Bo nie będzie potem szacha na e3. A, ale sprytnie odszedł. Odszedł spryciula. O, odszedł bardzo dobrze. Niech będzie f3 mimo wszystko. E, teraz nie mogę za bardzo zagrać skoczkiem. Bo on zagra c5 i d4. Skoczek tutaj. Może hetman d2? Skoczek tutaj, skoczek tutaj. Niech będzie Hetman D2. Dosyć szybko. Jeżeli skoczek zagra tu, to ja też mam opcję skoczek F5. Albo też mogę to przytrzymać w sumie. Nie, bo wtedy będę mógł zagrać skoczkiem na C3. Jeżeli skoczek zagra tutaj, to skoczek C3. Jeżeli wymiana, 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 wymiana do końca, no to spoko. Po prostu wyprowadzę sobie skoczka. Dobra, w końcu wyprowadziłem skoczka. Ja też mam opcję F4 w razie czego. No c taki już ruch nie działa. Działa. Tylko Jak zbiję tu, to on zbije tu. Jak zagram tu, dostanę widły. Muszę zbić w takim układzie i odejść po prostu gońcem. Zbił gońcem, a to zastanawiające. Ok, goniec G1, niech będzie taki ruch, bo widełki nie mogę, nie mogę podstawić widełek. Na ten punkt będę napierał takim ruchem jak wieża AD1 i proste posunięcie F4, F5. Oczywiście C6 istnieje, ale też mam w skoczek A4, żeby tutaj celować. Goniec z G1 takim jest można powiedzieć fajnym, ukrytym gońcem. No, może nastąpić ruch D4 naturalnie. Wtedy. Myślę nad skoczkiem, ale Hetman może się zcentralizować. I ten pionek będzie miał kłopoty. Znaczy tak, można wtedy też tak zagrać. Ale no właśnie. Hetman zagrał tutaj. Dobrze. Wieża AD1. Od razu atakujemy pionka. Ostatnia figura już tu weszła do akcji. Bo też Hetman pilnuje tego pola. Może on się obawiał tego ruchu właśnie. No i na D5 zbić nie wolno. Ok, może ruch B3, żeby była taka opcja? Dlaczego by nie? Jak taki ruch, to tu, albo tu, albo przemanewrowanie tego skoczka. Po prostu B3, troszkę trzeba wyczekać. Wyczekać i zaplanować sobie takie posunięcie. Zawsze, właśnie po skoczek A4 jest ruch D4, kurczę blade. Koniec jego wprawdzie nie gra, ale mój też będzie przyblokowany. No i to są takie pozycje, właśnie. No ciekawe. To ciekawe. Oa! Wow! ale tutaj zagrałem chyba błąd. Jejku, takiego ruchu nie wziąłem pod uwagę. Ale moment. Tutaj mam posunięcie. Podwalił. Jak on zagra tu. To ja tam. On tu. A może i nie podwalił, poczekajcie, może ja się pomyliłem. Bicie tu i D4. Bicie tu. Bicie tu, bicie tu, on zbije, o kurcze. Figury za wieżę będzie miał. E, tutaj, tutaj, tutaj. A, dobra, dobra, bijemy. Jest ratunek. Jak D4, to jest B4. Jak tutaj, no to strzałka tam do końca. I można wybić tam. I jeszcze tu będzie wisieć. Dobra, mamy. Czyli podstawił. Czyli dobra nasza. No to teraz łatwo odejść od związania gry z Hetmanem na przykład na D4. Jeden pionek już jest dużo. No, on powinien odejść dwieżą raczej. Tak po prostu. I żaden tam, żadne tam bicie. Tylko gramy Hetman D4. Blokujemy. I cieszymy się z pionka więcej. No, ale zamysł był dobry. No tutaj B4 od razu. On mi, pie, on mi figurę, ja mu figurę. No, jeżeli on zagra tak, no to ja skoczkiem tu. Ale nie, chwilunia. Jeżeli on zagra tu, to ja mogę przecież zbić wieżę. Wcześniej nie mogłem zbić, bo tutaj było wtrącenie, więc najpierw B4. No, okej, okay, czyli tu się trzyma, ale muszę przyznać, że już na poziomie 1800 czuć tę siłę gry zawodników. Te szachy już są e, takie, no, bardziej ułożone, bardziej logiczne. Poza tą wpadką, oczywiście, Hetmana w tamtej partii, ale tych partii jest mnóstwo, więc na podstawie jednej partii nie ma co już tutaj mówić e, wprost, jakie, jaka jest siła gry zawodników. No, i myśli gość. Tutaj strzałka. No tak, jakoś więcej będzie jak nic. Ok, yy, mogę chyba zbić po prostu tutaj, jak dostanę tak mogę zbić i mieć jakoś więcej. Dokładnie, i skoczek na E4. No, parę gońców ma. E, to też jakiś atut, chyba dobrze tak w zasadzie to rozkminił, żeby sobie parę gońców zostawić. Ale mogę zawsze tak tam coś poświęcić. No, jakość więcej trzeba wziąć. Bez dwóch zdań. Taki ruch grozi w sumie. Tam jest strzałka, tu jest strzałka, chociaż jest goniec F5. Może F4 tu próbować? Skoczę G3 do F5 dojść. Chyba tak, chyba do F5 trzeba próbować. Wprawdzie tu jest pionek, który tak, który został zbity. Myślę nad tym ruchem, bo tu atakuje, ale on mi tu zagra. Dobra. Idziemy ruch F4 i F5 na króla. Jeżeli tak, skoczek G3 lub skoczek G5. Też jeszcze rozważam. A chyba skoczek G3 będzie, yy, będzie spoko. Tu mnie atakujesz, ok No dobra, to wieża. Już zagrałem. Ojejku, mi się mi skliknęło na szczęście, dobrze. E, wieża E1, no i teraz F5 nie mogę, ale mogę zagrać tak i potem zagrać F5. Ewentualnie tu i pomyśleć nad e6. No tak, realizacja takiej pozycji nie jest prosta, bo para gońców zawsze silna i nawet jak, jak jakość mniej jest u przeciwnika, to nie zawsze to się tak prosto udaje. Właśnie, właśnie. Koniec na f5. Ok. Chyba tutaj. Należałoby zagrać. Myślę, że tak, w ciemno. Po prostu jednego gońca ze skoczka wymienimy. Ok, i ten pionek będzie już do wzięcia. Powierza e4. No wiadomo, że tam jakiś taki ruch może być. A tu mnie atakujesz. No dobra, to wieża a1 z prostym planem. Wzięcie pianka na a7. No przy białopolowym gońcu, jak już trzymamy tutaj sobie figury na czarnych polach, to też jest przyjemnie i bezpiecznie, e, tak y, można powiedzieć y, optycznie. No i okej, okay, tutaj już powinno być w porządku. Tym bardziej gość już ma dwie minuty, więc te ruchy będą u niego wykonywane pewnie szybciej i mniej dokładne. No taka, taka reguła, no znaczy czas też jest elementem gry, trzeba o tym pamiętać. Jakieś C6. Ale to ja po prostu gram tutaj wieżą i... Aha, przepraszam, ja tu nie mam wieży na D1. No w każdym razie. no Realizacja myślę, że jest łatwa. Długo myśli. E, C6 może hetmanem tutaj. E, Okej. Okay. Hetmanem od razu tutaj. Przede wszystkim, pierwsza linia jest mocna, gram hetmanem, Okej, okay, tu mi będziesz atakować, a trzeba uważać, to gram tak, jeżeli zbiję, to gram tak i wymieniam hetmany. Albo po prostu zbijam na A7, nie, nie mogę na A7, wymieniam hetmany, to będzie najlepsze, wymienię hetmany, to nie będzie tutaj problemów. Bionek wisi, jakiś c5 prawdopodobnie może być zagrane. a w sumie to też może być niebezpieczne. No właśnie. Zagrajmy h3, najpierw zawsze lufcik przy okazji i zobaczymy co z gońcem. Eee, właśnie. No tak, bo zawsze wieżą na d2 zablokuje jak pójdą te piony. Bicie, bicie, to tutaj zawsze zablokuję. Dobra, biorę piórko na 7. Tutaj jest bicie, ale nie, to bym chyba przytrzymał to wieżami. Nie no, tutaj jest względnie bezpiecznie. Wieżą zbiłeś. To wieża C7, ma sekuracja oczywiście. OK. Król H2. Tak. I tutaj z planem Mata, ewentualnie wieża A7. OK. Tak, nie mogę się dać tutaj słamsi troszeczkę, więc H4, żeby król miał więcej swobody. Tak, spróbujemy, tu groźbicie. Ups. Dobrze gra. Tak. Chociaż nie, E6 było. E, tu groźbicie mogę zbić, tu E6, kontra. I tak. Koniec tu, to tu. Okej, okay, no tutaj już też wygrana była na F7. Tak. No dobra, partia ciekawa. Dużo się też działo na w końcówce sprytnie gość sobie to rozgrywał. No i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Czekamy na ruch, zobaczymy jaki debiut. Ok. Eee, no, może tą obronę francuską, mimo wszystko, E6. Skoczek zagrał, no to posunięcie D5. Oczywiście, do centrum. Logiczne posunięcie, bicie, bicie. No i to pewnie D4. No i super. Wymienna francuska czarnymi jest, myślę, że bezproblemowa. Tak, tak, tak. C6, wzmocnienie centrum. Tutaj plany z skoczek na E7. E, Okej, okay. C3 zostało zagrane. No to ja swobodnie wyjdę gońcem. E, dlatego, że jak on zagra tak, to ja po prostu to wymienię. No i super. I skoczek E7. I zobaczcie, jego goniec e, jest czarnopolowy. A pionki to ustawione na czarnych polach. On zagra tu prawdopodobnie. Ja wtedy Hetman C7. Nie, nie zagrał. No to wyprowadzam szybko. Skoczka. I Herman C7, jeszcze będę miał duży wybór, czy robię długą, czy krótką. No właśnie, widać jego zapęd tutaj na atak. A jeszcze zagram sobie tak. I potem H5. I ja będę próbować Cię atakować, drogi przeciwniku. Bój się. Drugie 5, szalony. To też pokazuje, że raczej pójdę w długą. Jeszcze król w centrum, chociaż takie zagranie, no nie, już troszeczkę ta krótka, raczej nie będzie jakaś tam przyjemna. Dobra, robimy długą. On się też przestraszył. Idzie pionkami. Ok, my też idziemy. Dobra, tu mam taki ruch oczywiście. No, nie mogę sobie pozwolić na jakieś wymiany otworzenia linii dla wieży. Bicie, bicie. Ok. Myślę, że skoczkiem. No, wspaniale. Wspaniale. I hetmanem zbiję. Tu się wszystko pięknie trzyma. H4, G4. Zobaczcie, on gra białymi, i figury ma na pierwszej linii. O czym to świadczy? O tym, że coś źle pograł. Skoczek zagrał. Ok. No dobra, G4 może w sumie zagramy, jak tutaj. To jest taki ruch ciekawy: G3. A może tak od razu? Bez Hetmanów też można atakować. Spróbujmy. Wiem, gram trochę szybko. Sobie zdaję z tego sprawę. Chodzi troszkę też o dynamikę. No, taki ruch może być. To też bicie. a może przejście tu. Tu mnie też ciekawe rzeczy. A jak tak, to może też z powrotem. Fajna jest koordynacja tych figur. Mi się bardzo podoba. Dobra, poszła wymiana. Koczek wleciał. No to bijemy, otwieramy linię. On raczej to zbije. I jednego szacha będzie można dać, zagrać sobie na przykład skoczek na d5 i skoczek d5 z opcją bicia, ewentualnie wejścia tutaj. Koniec na e5, podważymy sobie skoczka. Tutaj w końcówce król zawsze może sobie uciec na b8, żeby na c1 nie było akcji. Wieża e8, skoczek wleciał. No dobra, tutaj będzie strzałka. Gramy sobie gońcem z atakiem jeżeli wieża, bo będzie groziło bicie, no to wtedy sobie zagram królem na b8. Ok. Skoczek wleciał. No bijemy tu. Bijemy tu szybciutko i schodzę królem z ewentualnych jakichś tam nieprzyjemności. Dobra, i król B8, bo groziło tak bicie skoczka, jak tu. To groził szach, a teraz tylko mogły być widły, więc dalej zachowam pionka więcej. Koniec B2 i C3, chyba najprostsze. Zobaczcie, znowu obrona francuska, wariant wymienny, i ładnie się to układa. Bardzo ładnie się to ułożyło. Przeciwnicy się gubią. To jest to znaka, że chyba trzeba będzie zrobić kurs francuskiej, żeby trochę pomóc osobom, które grają ten debiut. W ogóle ten debiut też jest bardzo bogaty. Ciekawe teorie. Okej, okay, bo ten pionek tu będzie wisiał, więc tak, jak zagram tu, tym i tam. Dobra, muszę tak. Jeżeli ty zagrasz tutaj, to ja zagram tutaj. Jeżeli mi zbijesz, skocz. A tutaj zagrałaś. Wieża tutaj. Ups. Aha, tu mam taki ruch. Jak tu, to tu. Jak tu, to też chyba tu. Ojej. Mogłem przegiąć. Ale koniec b chyba jest konieczny. Mogłem. Co? No spoko. Aha, przecież skoczek zbija. Orety. Ale ze mnie kalarepa. Muszę tak. Yy, no to nie, no to się trochę porobiło. No tak, yy, tak, ja wiem. Napiszecie, że za szybko grałem. To prawda. Yy, teraz tak. Tutaj zagrasz. Yy, muszę obronić gońca. Tu zagram i na razie mi go nie zaatakujesz, więc ochronię figurę. Jak odejdzie skoczkiem, to nie szybko ucieknie. Dobra, ale się wyrównało w pionkach w ogóle, co mi się nie podoba. Aha, jeszcze mam opcję tutaj. Opcja skoczeka 4. To jest jeszcze lepsze, bo po prostu wziąłem pionka. Jak zbijesz, to zbiję. Pionek zostanie więcej. To jeszcze lepiej. Widzicie, tam gdzieś tu wykaraskałem z tych całych opresji. No, ciekawe. Widzę taki fajny ruch F5, bo jeżeli skoczek zagra tutaj, to mam taki ruch. Um. Nie, no chyba grzecznie trzeba zagrać tak. Jak skoczek tu, to mam skoczek C5. Jak, no tak, skoczek C5 z atakiem, z obroną. Skoczek C5 z obroną, z atakiem. Ok. I nawet chyba A5 można zasuwać bo tu się trzyma, goniec trzyma. A5 bicie w picie i. Trochę mi szkoda tak grać te A5. Chyba bierze D8. Bierze D8. Na skoczkę. Um, tak? I tu, i tu. Czy to nie za wolne? Możliwe, że A5 jest dobre, też szybkie. Teraz już nie. No szachy, to będę tam sobie wiecznie uciekał. Dobra, szach. I szybki taki ruch. Na pionka. Tutaj, tutaj. Skoczek świetnie broni pola B5. Tu zagrałeś, no to bije. Muszę tak zbić, bo tutaj maty groziły. I teraz idę B5, B4, B3, B2, B1. Dobrze się to ułożyło, bardzo dobrze się to ułożyło. No goniec przede wszystkim, to jest bardzo silne. Zobaczcie jak skoczka y, ogranicza z F3. Okej, okay, no to hop. Skoczek Z5 broni, ten będzie chciał przejść tutaj pewnie, coś zaatakować. Do hop. Tu nawet jeszcze po skoczek F5. Mam chyba dokładny ruch taki, żeby nie wpuścić skoczka na D6. On będzie chciał mi to wymienić. No, to może być dobre. No, ale już uciekający pionek, już tutaj u niego się robi nieprzyjemnie. Szach, bicie, no tak, to się trzyma, B3. Zawsze wie, że asekuruje w razie czego. A pionek coraz bliżej. I to jest problem przeciwnika. Ok, gonie C5, tak, od razu gram szybciutko, żeby nie było problemów. Pilnuję tego pola. Nie śpieszę się z tym ruchem, tylko asekuruję swoje tutaj włości. F4 nie działa, bo strzałka. Znaczy działa, nie działa. Tu wejdziesz. Dobra, B3 szybciutko. Tutaj będziesz chciał bić. OK. No to B2 grozi ruch taki. oczywiście tam bicie, no to... Nastąpił szach. O kurcze! Mata dostaje! Ja cię kręcę! Ale jestem ślepota! Skoczek po prostu obronił skoczka i dostaje mata, słuchajcie! Ale ja, ja, Jaki wstyd! Krzysztof! Pierwsza porażka! Ale mi siatę matową zastosował. No brawo, przeciwniku. Warto grać do końca. Jejku, ale ja się pomyliłem. Można było skoczkiem nawet zagrać tu, obronić czy coś. Ojejku, jejku, można było iść tak i tak nawet. Albo tak i tak. Ojejku. <słuch> Zobaczcie, skoczek jeszcze to pole ładnie zablokował. No ucieknę tu, dostanę mata. No dam mu tę przyjemność, dam mu tę przyjemność. Niesamowite, brawo, brawo, ale mnie załatwił. E, no. E, to będzie dobry odcinek, to będzie dobry odcinek. E, szok, niedowierzanie. Wow. Wow, wow, wow. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że grałem za szybko, zdecydowanie. Brawo. Brawo, drogi przeciwniku. No super. Pierwsza porażka, pierwsza porażka. No, takie są szachy. Eee, no, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja również e, zaskoczony totalnie byłem. Nie widziałem tej siatki matowej z daleka kompletnie. Ale to brak koncentracji. To też jest nauka e, dla samego siebie, oczywiście. I dla was myślę, że też koncentracja, oczywiście. Koncentracja. No, takie są szachy, ale powiem Wam szczerze, z tej porażki jestem zadowolony. Przeciwnik ładnie pokombinował z koczkiem. No, to trzeba przyznać i oddać mu to. Mało brakowało. Tutaj byłoby i takie zagranie, więc. O, dobra, dzięki ludzie, serdeczni moi, wspaniali widzowie, pozdrawiam, do zobaczenia.